tak naprawdę rozpoczęliśmy nasze przygotowania dopiero we wtorek. Jesteśmy też w ciężkiej siłowni, gdzieś tam z piłką mamy do czynienia od 3 dni. Jeśli chodzi o warunki, to troszkę chyba lepiej było wczoraj pod tym względem, że pogoda, mimo że była deszczowa, to akurat nam się udało grać przy pogodzie bezdeszczowej i było troszkę cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj było zimniej i troszkę wiatr wiał, ale no to też nie ma co tam zwalać na warunki pogodowe. Myślę, że dzisiaj też graliśmy niezłą siatkówkę, troszkę przez głupie swoje błędy, takie niepotrzebne. Przegraliśmy to spotkanie, ale najważniejsze, że walczyliśmy, oddaliśmy serce na boisku i cóż, no jutro będziemy od rana walczyć, aby pozostać w turnieju. Było to ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy 2 treningi za sobą, więc byliśmy bardziej na takim feelingu niż na jakimś przygotowaniu. Patrząc na ostatnie kilka dni, które trenowaliśmy, dzisiaj wyglądaliśmy najlepiej, mimo że przegraliśmy, to brakło nam w każdym secie brakło powiedzmy 2 piłek, które gdzieś tam zadecydowały, bo i mieliśmy kontry, i mieliśmy piłki na siatce, gdzie dotyraliśmy siatki albo popełnialiśmy błędy w ataku, czy to w obronie, więc zadecydowały detale, ale świetnie się bawiliśmy. Poza tym jeszcze zostajemy w turnieju, bo jutro też gramy, chyba rano, więc jesteśmy jeszcze w grze. Myślę, że teraz trener może połączy obie drużyny i wystawi gdzieś jeden zespół, albo wszyscy będziemy w tym zespole razem grać, więc mam nadzieję, że utrzymamy się w turnieju na tej prawej stronie i będziemy dalej się tak bawić, jak dzisiaj się bawiliśmy. System brazylijski nie eliminuje drużyny po jednej porażce, także z tej prawej strony drabinki można wygrać nawet turniej, także nie zwieszamy głów na pewno i przyjedziemy jutro się znowu dobrze bawić i dobrze zaprezentować, także myślę, że jestem dobrej myśli i zobaczymy, jak to będzie.